Jedziemy zapytać się mieszkańców, jakie znają urządzenia potrzebne do pracy w telewizji. Kamera. Kamera. Co jeszcze? Mikrofon. I co jeszcze? Właśnie kable. Dobrze. Nagrywarka. Wóz. Specjalny wóz. Wóz. Antenowy taki. Komputer. Ekran. Dobrze, i co jeszcze? Studio. Pięknie. Studio nagrań i różnego guzika. Pięknie. A jeszcze co jest ważne, żeby ktoś coś tam mówił, tak? Słuchawki. Aparat też. Mikrofon, kamera. Taka gąbka, znaczy nie wiem, takie coś no, podobne do wycierania kurzy. No kamera, prosta rzecz, tak, no i wykształcenie, ale to nie jest urządzenie, tak? To co jeszcze potrzeba? Mikrofon. O. Przeróżne kable. Tak, kable, wiadomo o co chodzi, tak? Kamera. Przede wszystkim i operator, a no, tylko jeszcze to nie urządzenie. No, plan, plener. O, to by było tyle mniej więcej. No przede wszystkim kamery. To jest. Mikrofon, kamera, prawda? Że tak powiem, pracownia montażowa, żeby ten materiał ułożyć, pokazać w taki sposób, żeby był dla widza no, lekkostrawny. No chyba kamera i mikrofon, nie? No zapewne kamera, mikrofon, jakieś przekaźniki i tak dalej, i tak dalej. No nie mówię o magnetofonach, o tych wszystkich urządzeniach, które służą do obróbki materiału, który się ma. Mikrofon, kamera, może dyktafon też i... Mikrofon, kamera, pewnie te jakieś mikroporty.